Cześć, tu Matrix, a to kolejny odcinek Scott Ivano Skulka na mocie The Returning. Ostatnio przyszedłem w to miejsce i teraz zmierzę dalej w stronę czarnego trolla. Czarnego trolla, tak, dobra. Jestem... Zaraz wam pokażę gdzie. Dokładnie tutaj. Tu jest taka inna droga też, która mnie prowadzi w innym miejscu, ale ja na razie tam nie idę. Na razie tą drogą. A, to jest żywy skierowany, dobra. Coś tam jest? Wolałbym, żeby był dzień, no. Tak, to jest 22:19 dopiero i zanim się jasno zrobi, to można nawet jajko znieść. Dobra. Krew pizza pokonany. Okej. Co się stało? No okej, już jestem. Przepraszam za problemy. Technicznie. Nie, no nie technicznie, po prostu musiałem iść na chwilę. I teraz tak, jak tam iść? Tędy chyba. Aż tędy też by się dało. Tylko to mnie doprowadzi chyba gdzie indziej. Także pójdę najpierw tędy. To, tam jest topielec. No traktor musi oczywiście jeździć. Przepraszam za to, że... Ale no co zrobię, no nic nie zrobię, no chyba nie wyjdę tam. O, a tutaj mamy obóz bractwa. Z Balamem. Kim jesteście? Jesteśmy zbieraczami bagiennego ziela, bractwo potrzebuje dużej ilości bagiennego ziela, dlatego staramy się zbierać jak najwięcej. A dlaczego nie pomagasz pozostałym? A kto będzie stał na warcie, by zbieraczy nie zażarła jakaś kreatura? Tutaj aż roi się od potworów, trzeba ciągle być czujnym, o tym nie pomyślałem, no właśnie. Jak tam zbiory? Jeśli nie będziesz zaczepiał inaczej zbieraczy, to pójdzie znacznie szybciej. Czyli taki klasyczny... Ale łóżko mają. A w tle ten dźwięk taki, nie wiem czemu. Także jest rano już, na szczęście. Nie wiem, chyba wyłączę i włączę grę, bo coś się zwiesiło. Może jak się muzyka zmieni, to wtedy przejdzie. Dobra, jest topielec. Dawno nie walczyłem z topielcem. Znowu jedna z tych cholernych. Nie pomagajcie mi. Aha, ale ja go zabiłem. Znowu jedna z tych głupich bestii. No dobra, zabijcie już sobie. Go. Trudno. Zabijecie go? Chyba czy on was? O Boże. Tak, brawo. Przynajmniej mam waszą broń. A w tej jaskini co będzie w takim razie? PHP zawsze będą. Na razie szczury. Co my tu mamy? O, kamienna tabliczka. A jaka? Jakaż to? Magii 1.
Torben mnie nauczył tego, że mi się nie łamią wytrychy, tylko... Jest cholera, spróbuj pod... jeszcze raz. Mam ponownie. Łuk myśliwski, jaki tu łuk jeszcze? Bo nie zwróciłem, znaczy za szybko. Aha, taki sen. Ale pewnie fajnie wygląda. No. Ale wolę kuszę. A to skuszy was. Normalnie w Gothicu było 15 doświadczenia chyba za nie. Dobra, co dalej? Czy będą pełzacze? Tu jest jakiś przycisk. No co tu chodzi? Tam jest goblin. Pilnuję czegoś. A to jakiś potężny goblin jest. Ja sobie pomogę magią z nim. A co jak nacisnę ten przycisk? Czym? Czym? Tak to czym? Aha. To nie podpaliło? To będzie lepsze może. Nie, ale skuszy może go będę. Spróbuję skuszy go bić. Nie wiem jak to wyjdzie, ale... Cały czas skuszy po prostu. On musi najpierw się spokusować. A, bo są dwa gobliny. Nie, to tego po prostu muszę pokonać. Jakoś to zrobię. Przepraszam za księcie, ale wystąpiły znowu pewne problemy techniczne. I tak, czego by tutaj można użyć? Myślę i nie wymyślę. Ma czwórki. Aż kurde znowu. A czwórki używam głównie dlatego, żeby go po prostu przyciągnąć do mnie. Ale uda mi się go zabić kiedyś. W końcu. Thank you.
Nasz kurny. Czemu tak mało, że się mu to zabiera? Dobra, udało się. Tam mieć głupiego goblina. Teraz co tu jeszcze mogę sobie zjeść? To. Jeszcze raz to. I ruszam dalej. Dobra. Na tamtego goblina. On już chyba słabszy był. Normalny goblin? Dobra. Najpierw tutaj. Mamy skórzany mieszek i kilka mięs. Jesienka. A co w skórzanym mieszku? 54 zł. A w skrzyniach? Ciekawe co będzie. Same sztuki złota, no nie. Myślę, spodziewałem się czegoś więcej. Ale może raz jakby... Nie ma czym. Co to jest? A to byłem? W ogóle? Tak. Wszystko zabrałem stąd. Dobra. To idę do czarnego trolla. Tak w tym dalej. Opłacało się tam wyjść, bo zwłaszcza, że tam była kamienna tablica, o którym już sobie słyszałem. Brakuje mi 80 życia chyba. Jeszcze wypiję za miksturkę Tom oraz Serafis oraz Krzywek. Następnie idę na górę i tam widać jakieś ognisko. Co zapowiada? Kogoś przy tym ognisku pewnie. Tak, jest jakieś myśliwy. Ciekawe jak się nazywa. Grimbald. Hej, ty! Czekasz tu na kogoś? Już nie. Przecież przyszedłeś, prawda? Dlaczego czekałeś na mnie? Wyglądasz na silnego. Przyda mi się pomoc kogoś takiego jak ty. Wszyscy niemyśliwi udali się do obozu, więc tylko ty możesz mi pomóc. Co chcesz zrobić? Chcę zapolować na zębacze, ale obawiam się, że może ich być zbyt dużo jak na siły jednego myśliwego. Dobra, pomogę ci, ale kiedy... Muszę się zająć kilkoma sprawami. Nie pleć bzdur. Co to za ważne sprawy, które masz niby załatwić w tej głuszy? Dobra. Dobrze, pomogę ci. Idź przodem.
Tylko nie zbliżaj się za bardzo do czarnego trola. Rozerwałby cię na strzępy, jasne? Biada ci, jeśli stchórzysz. Czarnego trola sobie sam pokonam. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Tyle na ten temat. Byś pomógł, dziękuję. Tyle na ten temat. Szkoda tylko, że nie dostaję doświadczenia za nich, no ale dobra. Jest, tak, udało mi się go zabić. Trzeba z nimi postępować. Przynajmniej jednego. A nie. Tyle na ten temat. Dobra, jednego. Szkoda, że mnie tak trochę okradł z doświadczenia, no. Trudno. Możesz mnie nauczyć czegoś o polowaniu? Dobrze, co prawda do tej pory nie bardzo mi pomogłeś, ale nie zamierzam cię od razu skreślać. No i co teraz? Tyle? No dobra. To co, pomożesz mi? Dobra, idę zabić tego czarnego trolla. Olbrzymiego. Na siódemce powinienem mieć... A nie mam. Gdzieś powinienem mieć zmniejszenie potwora. Jest. Na siódemce. Komandę sobie uzupełnię. Okej, okay, i mogę ruszać. Na czarnego trolla. A tam jakiś martwy myśliwy jest. Kilku, dobra. No, łatwo poszło. Mam jego skórę. I szczaw królewski, i katowski topór, i miksturę. Powinna to być jeszcze jakaś roślina jedna. Stara kamienna tablica. Słoneczny Aeolus tak zwany. I chyba jest. Jest Trollest? A nie ma... A jest Słoneczny Aeolus. Jakiś pierścień. Cóż to za pierścień? Wstrzymamy przed magią. Nie wiem, który to jest z tych. Chyba ten ochrony przed strzałami. Bo może uzupełnię sobie magię. A bez zmniejszenia potwora bym raczej nie zabił tego gościa. Bo jest to dość ciężki przeciwnik. Nie ma nic.
czarny troll nie żyje. Dobra robota. Nigdy nie sądziłem, że zabicie tych bestii jest w ogóle możliwe. Może... Dobra, na nauczmy. Czego konkretnie... Tylko po co mi te rzeczy? Płyty pancerza pełtacza by mi się przydały, ale to jeszcze i tak mam punktów nauki na to. Ale mogę wracać do obozu myśliwych, więc... Ale póki co mogę zapisać grę. I zobaczę jeszcze co jest tutaj. Ale najpierw... Pójdę tutaj. I zobaczę, czy jest tutaj coś godnego mojej uwagi. Aha, to chyba wyszedłem gdzieś poza grę. Trochę. Czy może tu gdzieś będzie jakieś pęki kamienna tabliczka? I niestety nie ma. Dobra. Także idę tutaj. Zobaczmy co tutaj mamy. Chyba, że ja stąd przyszedłem. Jeszcze nie, ja przyszedłem z dołu. To nie, na pewno nie. Tu bym przyszedł jakby przyszedł z lasu. Chyba. Tak. Tam jest smoczy zębacz. To jest przeciwnik, którego ja bym mógł pokonać, ale... Na razie nie czuję się na siłę. Masz tutaj jest tylko. A potem... To jest jakaś jaskinia, więc... Zobaczę co jest w środku. Natomiast... W sumie nie wiem co. Dobra. Co my tu mamy? Szkielet. Właśnie, on ma miecz dwuręczny. Nie wiem jak go pokonać. Tutaj w takiej walce by się przydało coś dwuręcznego. No nie mam nic takiego. Rekilow. Albo to. Nie no, za silny jest. Chyba, żebym go magią kończył. Nie no, nie ma sensu się bić ze szkieletem. Na razie. Chyba, że wezmę sobie to. A jakbym mu sen rzucił? Mam przecież. Aha, nie działa na niego, dobra. To nie wiem, czy właśnie nie będzie lepiej ze względu właśnie na to, iść w broń dwuręczną. Chociaż to na przykład jest broń jednoręczna i ma zasięg 80 też.
Ła, to co? To miejsce. Są jakieś ścierwojady. Tam jaszczury. Chociaż to chyba nie miejsce na ten rozdział. Ja myślę, że ja tu przyjdę kiedy indziej, a póki co sobie zobaczę tylko, czy jest tutaj coś wartego uwagi. Aha, to jest, tu by była kusza Dragomira. Mógłbym nawet, no, nawet wziąć teraz. I wezmę chyba. Okej, mam ją. I teraz mogę wrócić do miejsca, jakie byłem wcześniej, bo na razie to nie jest miejsce dla mnie. Ale będę miał misję na kuszę Dragomira, którą teraz sobie już wziąłem. Widzę, że tam mną nie złapie grzymka. Okej. Dały sobie spokój, goblinki. Dobra, to na razie tutaj nie będę tak za bardzo eksplorował tego miejsca. I co to mam tą... Mam tą... no, skórę. Dla Falka. Oraz zabiłem już na pewno 200 potworów. Nie 191. No i myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. Także do następnego odcinka. Cześć!